Uwaga! Mi na uwadze to, że ten film powstał bez większego planu i przygotowania. Wszystko robione było spontanicznie i w grę wchodziły emocje takie jak stres czy ekscytacja czymś nowym. Dodatkowo nigdy wcześniej nie widziałem się, ani nie rozmawiałem z widzem, do którego się udałem. Miłego odbioru! Siemano! Witam was w kolejnym filmie. Dzisiaj zrobimy coś innego niż zwykle, bo pojedziemy do widza. Pojedziemy do widza naprawić mu komputer. Nie znam go, często przesiaduję na moich streamach pod nickiem Forfeit. Ja zabieram kilka najpotrzebniejszych rzeczy, takich jak śrubokręty, miernik, tester zasilacza, ramy, statywy, światła, żeby nagrywać i to tyle. Zbieram rzeczy i lecimy. Dobra, jesteśmy u widza, jest ze mną Forfeit. Siema. Siemaneczko. Problem mamy taki, że kupił sobie komputer. Kupił sobie ten komputer i nie działa mu. Po prostu mu nie działa. Sytuacja jest taka, że mamy odpalonego streama również. Spróbujemy ten komputer ożywić, przywrócić do żywych. Także nic, tylko naprawiać. Okej, to sytuacja jest taka, że mamy komputer, który został zakupiony w sumie na części. Forfeit po złożeniu go nie umie go odpalić. Zobaczymy, co on tutaj zrobił, wyczynił. O ile uda mi się zdjąć ten kawałek styropianu. Dziękuję. Dlaczego on nie chce odpalić? Mam kilka podejrzeń. Źle wpięte kable, niedziałający przycisk power, albo źle wpięty przycisk... Źle wpięty power SW. Wziąłem kilka rzeczy, które pozwolą mi sprawdzić zasilacz. Wziąłem też ramy, jeżeli by tutaj było coś nie tak. Zobaczymy. Obudowa jest to Silentium PC. Armis TG bodajże. To szkło bym dał gdzieś w bezpieczne miejsce. Zobaczmy, co bym tutaj powpinał, jak to działa. Jest 8 pin. I co, i ty po włączeniu go nie umiesz go odpalić, mam rozumieć. Dokładnie. Tutaj powinien być kabel power SW wpięty. Aha. Ej, tak naprawdę przyjechaliśmy tu tylko po to, żeby przepiąć prawdopodobnie jeden kabel z power SW. Zaraz zobaczymy. Po prostu nie uwierzę. Znaczy nie wiem, czy to... Wydaje mi się, że tu, bo tak mi to gniazdo wygląda podobnie. Gdzie go się włącza? Co? Gdzie się ten komputer włącza? No, to chyba to będzie w takim razie. Instrukcja jest dla słabych ponoć, dobra. To od razu szukamy, gdzie są power SW. O jest, patrz. JFP1, czy tutaj mamy power switcha? Mhm. Okej. Okay. No to... JFP1, dobra. Czyli to jest dobre. Ja bym potrzebował... Dobra, już wiem, co bym potrzebował. Coś metalowego. Nie bój się, nic się nie zepsuje. JFP1 jest tutaj. Czyli czysto teoretycznie, jak teraz... I co teraz? I tak mam za każdym razem. Po prostu nie wiemy, gdzie jest przycisk power na obudowie. To dlaczego to są przyciski, to mi wytłumacz. No chuj wie dlaczego. Chyba, że tu, A tu od boku? A nie, nie ma. No nie. Klucze z Peugeota są za jasne. Ramy są źle zamontowane, zaraz się przełożę. No, jo, ale nie wiemy, ale nie wiemy, gdzie się włącza go. Ej, no ja pitole. Ty... Ej, co to za budowa? Halo! Chyba, że masz przycisk uszkodzony. Też jest taka opcja, ten przycisk może być uszkodzony. Możliwe w sumie. Ale dobra, jak mamy to zrobione, to mam pomysł teraz taki, że go rozkręcimy go i spróbujemy coś więcej tutaj poukładać, te kabelki jakoś to wszystko tutaj porobić. Także co, ja się zabieram za rozkręcanie tego, wyłączamy. Sytuacja jest taka, że rozkręciliśmy sobie ten komputer. On działa, ale coś jest nie tak prawdopodobnie z przyciskiem power, czyli najlepsza z możliwych usterek, ewentualnie Forfeit będzie sobie kluczami do samochodu otwierać, włączać komputer. Ciężko mi jest określić, co mogło pójść nie tak. Zaraz jeszcze się dowiem, które przewody są od wentylatorów, bo przednie trzy wentylatory się nie kręcą. Przewody to będą te, które idą gdzieś o tutaj i one są wpięte. One są wpięte. Co ty tu porobiłeś za czary? Powpinałeś wszystkie LEDy, czyli teraz zostało nam z frontu przypiąć wentylatory od pompy. Wepniemy sobie to pod to, zrobimy sobie krzywą w biosie. Ten kabelek by się przydało jakoś zrobić. O Jezu, układanie kabli to jest największa moja zmora. Power SW Channel. To wpinamy to tutaj, no i to powinno działać. Ale gdzie jest przycisk power w tej obudowie? No, jak myślę, dla mnie... Że to ten niedziałający. Że to ten przycisk, ale on nie działa, tak mi się wydaje. Tak mi się też wydaje.
Więc coś zaraz wykombinujemy, sprawdzimy to. Jeszcze raz, jeszcze jedna próba, bo po prostu nie da mi to spokoju, że coś jest nie tak z tym przyciskiem. To ty nawet kupiłeś obudowę z niedziałającym przyciskiem? Jak to działa? Ramy. Ramy są źle wpięte, to od razu też naprawimy. Naprawimy i miernik. Ja mam miernik. Ogólnie sytuacja jest taka, że urwała mi się jedna sonda. Więc trzeba coś wymyślić. Wiecie, że to jest próba zwarcia, nie? Próba zwarcia. O. I on teraz zaczyna piszczeć, jeżeli sobie tutaj zewrzemy to. Sprawdzimy, czy na pewno ten przycisk to jest ten przycisk, czy to nie jest coś innego. Jak to zrobić? Bardzo prosty sposób. Raz. Dwa. Klikniesz power. Przytrzymaj. No nie piszczy, czyli to nie jest, albo ten przycisk nie działa, albo to nie jest ten kabel. Nie wiem, czy dasz radę sobie kliknąć ten reset. Czekaj, to jest power. Dasz radę? To poczekaj. To prawdopodobnie się gdzieś kabel uwalił. Ja już sobie patrzę, czy ten reset tutaj zadziała. O, kliknij reset. Klikasz? No, trzymam. Ten mały? To na pewno klikasz? No inaczej sobie... To poczekaj. Dobra, zasady bezpieczeństwa są, wszystko jest odpięte, wszystko powinno być ok. Raz. Dwa. Dalej. Te wentylatory nam się dalej nie kręcą. Więc trzeba te wentylatory zrobić i przełożyć ramy. Graf... To on tak głośno? O Jezus, ten wentylator z chipsetem jest strasznie głośny. Pompa. Nie wiem, czy pracuje ci pompa. Teraz zobaczymy. Także komputer wyłączamy w tym momencie. Przełożymy na początek kondensatory rozładowane, wiecie. Włącznikiem rozładowujemy kondensatory. Tu ten kabel tu tak wpiął. O Jezu, ja go teraz nie wyjmę. Dobra, kable. Jakby kable to nie jest moja mocna strona. Kable zostawię tak, jak sobie forfit poukładał, żeby była też to jego taka mała cząsteczka. Wiecie, o co chodzi. Ja tylko zrobię, żeby to działało, dobra? Tak. Przyznaj się, że nie chcę ci się robić tego. Może trochę. Raz, dwa. Według tego, co tutaj zalecił producent, musimy dać ostatni. I trzeci od prawej strony. To wpinamy sobie te ramiszcze do tego slotu. Dobra. Ramy zamontowane, teraz czas na ogarnięcie wentylatorów, przycisk power. Zobaczmy teraz, co jest powodem tego, że te wentylatory się nie kręcą. To znaczy, ja się domyślam, co może być powodem. Spróbujemy sobie teraz w jakiś sposób połączyć ten hub fan z ledzikami. Tutaj nic nie ma, do płyty głównej. Nie wiem, szczerze powiedziawszy, jak to zrobić i co on tutaj narobił, forfeit, że to nie działa. Że głównie to było wszystko takie, tak jak teraz jest, to chyba tylko dwie wtyczki podpiąłem. Bo tutaj jak widzisz, z tej strony masz na fany, nie? No. Teoretycznie jak masz... Tam są podpięte wentylatory, tylko teraz to jeszcze powinno być podpięte chyba do płyty, tak mi się wydaje. No tak, ledy. Ledy ledami, ale wentylatory się nie kręcą, czyli to jest najważniejsze. Power SW channel. Czemu to nie chce działać? No to musi działać, nie wiem. To jest jakieś zepsute. Tu jest to, te kable mnie interesują najbardziej, te dwa. Gdzie one idą? One idą, Boże, jaka pajączyna. Tutaj. A ty kupiłeś zasilacz modularny? Mhm. A gruba wtyczka jest chyba wypięta. Czekaj, nie jestem pewien. Ojej, to będzie najgorsze co do zrobienia. Wpierdzielił się całą łapą. O kurwa, wypiąłem ją najgorzej. Uj, teraz nic nie widzę. No nie. Grupa, widzowie. Nie widzę nic. No nie, jak to mam teraz zrobić? Kurde, to jest ciemno. Widzowie, nic nie widzę. O, pa, wpiąłem na ślepo. Działa, to musi działać. To jest zasilanie pompy. Pompę musi być słychać. No musi być słychać pompę, to musi działać. Gorzej jak źle wpiąłem. Dobra, widzowie, na moją odpowiedzialność najwyżej nie będzie działać. No coś nie działa ewidentnie. Może rzeczywiście... Działa pompa. Jest. Nie ma. No nie, znaczy będzie, ale to zaraz. Nie wiem czemu ten przewód nie chce działać. Zaraz zobaczymy, bo coś mi tu nie pasuje. Jak to teraz nie zadziała, to ja nie wiem. Podpinam kabel, ale pompa działa. Czyli coś jest nie tak z kontrolerem. Dobra, mamy namierzony błąd. Nie tak jest coś z kontrolerem, ale... Co? A teraz już nie daj, ale słychać pompę, że działa, bo jest takie plup. Siorbię sobie tamtą swoją ciecz. Tak, teraz tylko żeby się jeszcze wentylatory kręciły. Aktualnie... No nie wiem, no nie działa. Nie wiem, o co chodzi. Ciecz płynie.
wiecie, wiatr wieje, coś ten. Trzeba znaleźć, gdzie są te LEDy wpięte, znaczy się te wentylatory. Tu jest jeden wentylator, tam są trzy wentylatory. Teraz tylko wepnę. Dobra, wpięte. Zobaczymy teraz, czy ruszy. Szczerze, nigdy nie miałem do czynienia z tą obudową. I jest mi ciężko określić, co tutaj może być nie tak. I czemu to nie chce działać? Nie kręcą się dalej. Myślę, czy nie będzie lepiej wpiąć po prostu tych przewodów tutaj. I tak masz cztery wentylatory. Znaczy kontroler będzie ci świecić, będą ci świecić. On będzie mi działał? Tak. A wentylatory po prostu potem każdy co osobno się dostosuje w tym, nie? I tak zrobimy chyba. Nie, raz, dwa. I trzeci jeszcze potrzebuję. On jest tutaj. Mamy trzy. Wepniemy je sobie tutaj. Dobra, pan fusiera. Robimy. Próbuję wykminić, gdzie ten kabel mogę wpiąć. Nie ma tego gdzieś u góry jeszcze? Jest. Tutaj. Raz i dwa. Dobra. I teraz jak odpalimy komputer, to powinny się kręcić wszystkie wentylatory, bez wyjątku, o ile wszystkie podpiąłem dobrze. I nie powinno być więcej problemu. Działa. Działa. Także wentylatory zrobione, nie wiem co jest z tym kontrolerem, prawdopodobnie się zepsuł. I sytuacja jest taka, że na razie to będzie tak wpięte. Co do kabli, tak jak już mówiłem, to jest inwencja twórcza Forfita, może on tak chciał, wiecie, on powiedział, że potrzebuje troszeczkę artystycznego nieładu, więc mam nie robić, no to nie będę robić, wiecie. Ja się prosić tutaj ten. Oczywiście ramy przełożone, blokopompa działa. Dobra, to sprawdzamy czy działa, podepniemy monitor. Mamy tylko monitor pod VGA. Co? Mamy tylko monitor pod VGA, tutaj nie ma VGA. Ten podepniemy. A, no dobra, to podpinamy monitor. Mamy podłączony monitor, zobaczymy czy on nam w ogóle ruszy. Czy będzie obraz, czy tego obrazu nie będzie. Mam nadzieję, że wszystko poszło po naszej myśli. I wszystko będzie w porządeczku, w porządalu. No tak. Także ustawimy sobie teraz w BIOSie Profil XMP, wyłączymy sobie wszelakie ustawienia, oszczędzania energii i tak dalej, bo to jest niepotrzebne. W zakładce OC wchodzimy sobie do profilu XMP, włączamy go sobie, on się ustawia automatycznie na 3200 MHz, CPU Futures, dokładnie. Dobra, włączamy sobie Global Systata, włączamy sobie Cool and Quiet i w tym momencie dajemy sobie F10, zapisujemy, zobaczymy czy on stanie z tym profilem XMP, bo bardzo często zdarza się tak, że niestety, ale profile XMP nie działają, trzeba ustawić ręcznie napięcie, trzeba ustawić ręcznie timingi. Zobaczymy, prawdopodobnie on się teraz około 5 razy zrestartuje, ale już widziałem pierwszą oznakę życia. Wstał. No to masz wszystko ustawione. Wszystko jest zrobione, wszystko ustawione. Instalacja systemu i po temacie. Udało się, naprawiliśmy. Zepsuty przycisk, power. Pogchamp. Dobra, w tym filmie to by było na tyle. Forfitowi pomogłem, komputer działa. Pomoc nie była profesjonalna, nie pokładaliśmy wszystkich kabli, nie zrobiliśmy wszystkiego, ale starałem się zrobić w jak najkrótszym czasie, doprowadzić komputer do tego, żeby po prostu się uruchamiał, działał, żeby działały wentylatory i ustawiłem profil XMP. Myślę, że to jest wystarczająco. Forfit sobie resztę skonfiguruje. W przyszłości chcę też zmienić obudowę, bo ta obudowa niestety ma uszkodzony przycisk power, mimo że tam zły klikaliśmy. To już na koniec się zorientowałem. Będzie do wymiany, nie układaliśmy teraz kabli, prawdopodobnie sobie tam Forfit coś innego wybierze. Dobra, także ja zbieram swoje rzeczy i uciekam, jeszcze tutaj coś posprzątamy. Dokładnie. Pa. Dobra. W tym filmie to by było na tyle. Dzięki wszystkim za oglądanie. Zostawcie łapkę w górze, jeżeli się spodobało i subskrybujcie kanał, aby być na bieżąco. Trzymajcie się, na razie. Cześć, yo!